Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, witam po dwutygodniowej blisko przerwie, którą wymusiła u nas aukcja i później okres poaukcyjny związany z dostawą Państwu zamówień. No teraz większość zamówień aukcyjnych już jest u Państwa. Mam nadzieję, że spełniła oczekiwania, że sprawiła sporo radości. I wracamy do YouTube'owego publikowania filmów dotyczących spraw numizmatycznych, tego, co nas na bieżąco intryguje, inspiruje i tak dalej. Proszę Państwa, jedną z takich rzeczy, która w międzyczasie właśnie się pojawiła i którą uważam, że warto zaprezentować, to jest nowość wydawnicza. Nowość wydawnicza sprzed około 2 tygodni. Jest to katalog Janusza Parchimowicza na monety Polski Królewskiej. Nie całe monety Polski Królewskiej, gdzieś zaczyna się tak w połowie XVI wieku. Z przerwą na panowanie Zygmunta III kontynuuje opracowanie mennictwa do końca rozbiorów. Nawet nasza ostatnia aukcja pokazała, że głód i zapotrzebowanie na literaturę numizmatyczną traktującą o monetach Starej Polski jest bardzo duże. A jednocześnie, tak jak mówiliśmy, jak mówiłem na poprzednim filmiku dotyczącym literatury, nie ma tutaj jakiegoś złotego środka, nie ma jakiejś recepty, że można powiedzieć, kupcie Państwo tą książkę, tamtą i jest załatwiona sprawa Starej Polski. Niestety nie. Dlatego, jak pojawiła się ta pozycja, uważam, że warto ją Państwu przybliżyć, gdyż ja pobieżnie przewertowałem ją przed chwilą. Dokładnie przejrzymy ją za chwilę przed obiektywem. Proszę się nie łudzić, to nie jest katalog doskonały, to nie jest katalog idealny, ten katalog jest pełen uproszczeń, czyli jeżeli ktoś jest doświadczony w numizmatyce, nawet nie bardzo, choć trochę, to zauważy szybko niedoskonałości tego katalogu, ale jednocześnie, gdy miał komuś polecić katalog pierwszego kontaktu na Starą Polskę, od którego zacząć przygodę właśnie z starymi monetami, to w moim odczuciu w tej chwili nie ma pozycji lepszej, która by się do tego nadawała, czyli ten katalog uproszczony, ogólnikowy, może niespójny w wielu elementach, jednak da najlepszy ogląd tego, jak numizmatyka Polski Królewskiej się prezentuje. Proszę Państwa, na szybko, tylko jeszcze póki mamy szeroki kadr, pokazanie zestawienia poprzedniej edycji. To jest chyba w ogóle pierwsza edycja. Tutaj na tym mamy, że już wydanie czwarte z 2021 roku, tak jak mówiłem, sprzed tygodnia czy kilkunastu dni. Wizualnie zmienił się format. Kolorystyka, odbiór graficzny został ten sam, ten był katalogiem takim małym, kieszonkowym, ten się powiększył do formatu takiego, no blisko zeszytu szkolnego. Może troszeczkę wyższy niż zeszyt, ale za to węższy, może wysokość ta sama, ale odrobinę węższy. Przejdźmy zatem do szczegółowego omówienia i zaprezentowania, jak tenże katalog wygląda w środku, jak prezentują się tutaj monety, jak one są przedstawione. Proszę Państwa, jeszcze zanim otworzymy, moje pierwsze takie rozczarowanie wynika z tego, że myślałem, że być może przy tej edycji lekko poszerzy się okres czasowy. Czyli myślałem, że tutaj może autor pokusi się o osiągnięcie do początków epoki nowożytnej w mennictwie polskim, czyli do 1506 roku, do początku panowania Zygmunta I Starego. Szczególnie, że jest to mennictwo dość jeszcze proste, łatwe do takiego uproszczonego ułożenia, no ale nie ma. Zaczyna się dopiero od Zygmunta II Augusta. Jako usprawiedliwienie dodać pewnie należy to, że jednak autor nie wykracza poza dziedziny, które są mu znane, czyli opracował to, co mu jest bliskie, czym się zajmuje, natomiast nie dotykał epoki mu nieznanej, także mamy to od 1545 roku. Układ katalogu wstępujący, no, krótkie słowo wstępne, spis i dalej. Słowniczek podstawowych pojęć, czyli zdefiniowane w skrócie stany zachowania, awers, rewers, objaśnienia skrótów stosowanych w katalogu, czyli zupełny standard. I przechodzimy do części katalogowej. Tak wygląda mniej więcej zestawienie monet prezentowanych tutaj. Jak widzą Państwo, katalog jest czarno-biały. W zupełności na takie wydanie ekonomiczne to wystarcza, gdyż katalog jest dystrybuowany w cenie 90 zł. Jednocześnie widzimy tutaj ryciny. Niektóre z monet, ale nieliczne, przedstawione są tylko na rycinach. Większość udało się autorowi zilustrować na zdjęciach, przy czym właśnie pozycje takie trudne do uchwycenia cech charakterystycznych na zdjęciach, tak jak na przykład ten obol, są obok zarysowane ryciną, żeby ułatwić identyfikację, co uważam za bardzo właściwe podejście. Natomiast to, co mi się rzuciło przy pierwszym oglądzie tego katalogu,
to brak aktualizacji. Liczyłem, że autor wyda reedycję tego katalogu, czyli uaktualni ceny, odniesie się do nowych notowań aukcyjnych. Tak naprawdę ten katalog jest, można powiedzieć, wznowieniem druku starej pierwszej emisji. Też wystarczy spojrzeć tutaj na te wyceny. Proszę Państwa, powołanie się na aukcję na przykład 13 czy 69 WCN, tutaj gdzieś będą aukcje Karolkiewicza przy rzeczach, które już miały dużo później nowsze notowania, jest pokazaniem jakby braku aktualizacji bieżących cen. Nie ma to aż takiego znaczenia tak naprawdę, gdyż dotyczy to zazwyczaj pozycji rzadkich, natomiast nowe ceny nie zostały zaktualizowane. To taki pierwszy minus, który mi się tutaj nasuwa. Układ jest nominałowy. Idzie od najmniejszych nominałów w górę. Czyli zaczynamy tutaj od obola, mamy denary i później wyszczególnione na lata tabelaryczny sposób z orientacyjnymi wycenami. W moim odczuciu ten styl, nawet jeżeli tutaj na przykład dla stanu pięknego jest wrzucona wycena CA, jest dużo lepszy niż na przykład taki odnoszący się do jakichś dawnych notowań aukcyjnych, gdyż daje jednak dużo lepsze pojęcie o proporcjach w cenach pomiędzy poszczególnymi rocznikami. Wizerunkowo mniej więcej w zarysie mamy pokazany dany typ, a następnie wyszczególnione, w jakich latach ten typ występuje. Kolejne nominały i przechodzimy, proszę Państwa, tutaj do pół groszy. Przy czym kolejna rzecz, która pokazuje, jak uproszczony jest to katalog. Czyli o ile tutaj mamy fajnie rozgraniczone, że tu mamy odmianę z imieniem króla na stronie z pogonią, tutaj już jest imię króla na stronie z orłem i w tym typie idzie cały ciąg, to brakuje mi tutaj takiego podstawowego wyszczególnienia pewnych charakterystycznych rzadkich odmian. Czyli na przykład w roczniku 62 istotne jest to, że ten rocznik bez topora jest monetą tak samo pospolitą, jak te wszystkie wcześniejsze. Tutaj jest zarysowany drożej, ale odmiana z toporem jest wyraźnie rzadsza. Tego tutaj zabrakło. Analogicznie w 65, tylko odwrotnie. Z toporem będzie monetą pospolitą, bez topora już będzie monetą rzadką. Czyli takich szczegółów zabrakło, ale z drugiej strony pamiętajmy, że mamy do czynienia z katalogiem, który ma być katalogiem dla początkującego użytkownika. Czyli on systematyzuje poszczególne daty. Można się zgodzić na takie uproszczenie. Kolejne nominały groszowe Zygmunta Augusta i tutaj, proszę Państwa, też jeden z czynników, który uważam za pewny błąd pod względem układu. Grosz na stopę litewską, grosz na stopę polską. Ok, dwa typy groszy. Tylko te dwa typy groszy są zupełnie inne pod względem metrologii. Zresztą widać to nawet tutaj w podaniu wagi. 2,54, 2,06. Więc w zasadzie jeden i drugi jest innym nominałem pod względem siły nabywczej. Mi troszkę przeszkadza taki skokowy układ. Mamy stopa litewska, stopa polska, stopa polska, stopa litewska, stopa litewska, stopa polska. Skoro mamy do czynienia tak naprawdę z dwoma różnymi typami monet, dwoma różnymi nominałami, w moim odczuciu logiczniej byłoby ułożyć to najpierw wszystkie na przykład na stopę litewską, następnie na stopę polską bądź odwrotnie. I kolejne nominały, proszę Państwa, dzięki temu mamy możliwość szybkiego oglądu, jak wygląda całość lenistwa Zygmunta Augusta. Dochodzimy tutaj już do półkopka słynnego. No, tego półkopka jako unikata, to jest moneta symboliczna, no, znana chyba w jednej sztuce, jeśli się nie mylę, taki niekwestionowany jako oryginał i Ducati. I proszę Państwa, co mamy dalej? Dalej mamy lennictwo jeszcze miejskich lennic, czyli Elbląg i Gdańsk, czyli tam był podział na lennicę najpierw wileńską, tutaj mamy lennice miejskie, ale co chciałem powiedzieć? Coś, co wydaje się takie egzotyczne, coś, co wcześniej pokazywałem stosy katalogów, żeby złapać obraz danego lennictwa, jest tutaj skompresowane na iluś kartkach. Cały Zygmunt August to jest od strony 14 do 34. Dają nam z obrazkami podstawowych typów przegląd całego lennictwa Zygmunta Augusta. Jeżeli ogląda to ktoś, kto wcześniej nie miał kontaktu z numizmatyką starej Polski, to, proszę Państwa, taki katalog daje mu od razu ten ogólny, pierwszy pogląd, bardzo przejrzysty. Mimo niedoskonałości, które tutaj wymieniłem. Mimo czasami braku dopisania, na przykład dlaczego dana odmiana jest wyciągnięta na bok, bo tutaj na przykład jest bardzo charakterystyczny czworak z walca, moneta bardzo rzadka, raz mieliśmy ją
na aukcji w słabym stanie za duże pieniądze się skończyła. Tutaj jest po prostu wyszczególniona jako czworak 1568. Tu na dole też jest czworak 1568. Trudno nieobytej osobie zorientować się, w czym jest ta różnica, ale jest to pokazane. Tutaj były nie rozszczególnione podstawowe jakieś warianty w półgroszach, ale wszystkie daty są wypisane. Czyli na ten pierwszy ogląd mamy na kilku stronach Męstwo Zygmunta II Augusta. I to jest właśnie ta prostota, której uważam, że żaden inny katalog obecnie dostępny na rynku antykwarycznym nie zapewni. Kolejne panowanie po Zygmuncie Auguście to jest Batory, ale przedzielone krótkim epizodem Bezkrólewia. Jedna strona pokazuje emisję Bezkrólewia. I proszę Państwa, katalog Stefana Batorego. I tutaj mamy zupełnie inny przeskok stylistyczny, gdyż pan Janusz Parchimowicz wspólnie z Mariuszem Brzezińskim opracowali największe w tej chwili opracowanie Męstwa Stefana Batorego, taki potężny album. Bardzo dokładnie, mogę zresztą otworzyć, pokazać na stronach, jak to tutaj jest zaprezentowane. Kredowy papier, format A4, monety w kolorze z najdrobniejszymi odmianami, rozpisane na legendy, warianty portretów i tak dalej i tym podobnie. Rzeczywiście najbardziej szczegółowa w tej chwili monografia tego szmelnictwa. Autor, robiąc tą uproszczoną wersję, bazował na tejże dużej monografii. Ale to, co mi się tak podobało i co chwaliłem, proszę Państwa, przed chwilą w Zygmuncie Auguście, że dla osoby nowej było to znakomite, proste przedstawienie monet Zygmunta Augusta u Batorego, rozrasta nam się już do stron od 37 do 122. Czyli tutaj proszę zwrócić uwagę, jak wertuje ten katalog. Nie ma tego czegoś, co jest tak proste i użyteczne na pierwszy pogląd w monetach Zygmunta Augusta. Czyli nie ma takiej zwykłej, prostej, o, tabelki. Wizerunek jednego półgrosza i wylistowane jakie daty. Te szelongi, proszę Państwa, zajmują dużo miejsca. W moim odczuciu robi się to mało czytelne, gdyż patrzę na obrazek na przykład tej monety, no może akurat nie tej, bo to jest zupełnie co innego, to jest akurat z pogonią sprzedany u nas teraz na aukcji na ponad 30 tysięcy, ale nawet tych tutaj z boku. W moim odczuciu można było te monety skompresować w jeden obrazek u góry, a pod spodem dać tabelkę z dopiskiem ewentualnie odmian typu takie S, taki herb, inny herb i tak dalej, ale wtedy byłby prostszy, przejrzystszy układ dla nowego użytkownika, gdyby to była taka tabelka i tu na przykład tylko informacje informujące o szczegółowych wariantach herb taki, herb inny i tak dalej, niż każda pozycja osobna, gdyż w moim odczuciu jest to uproszczenie, które nadal jest zbyt dużym uproszczeniem dla użytkownika zaawansowanego, a zbyt małym, zbyt skomplikowanym dla użytkownika początkującego. I tutaj ta osoba, która po raz pierwszy sięgnie po katalog monet Starej Polski, obawiam się, że na mennictwie Stefana Batorego może lekko się zgubić, widząc duży gąszcz emisji i dość trudne jakby rozdzielenie, zaznaczenie charakterystycznych cech odmian. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda dalsze mennictwo. Tu jest jeszcze okres oblężenia Gdańska przez Batorego. Bardzo ciekawy okres w numizmatyce polskiej. Też, jak widać, dość szczegółowo opracowany. Może tylko na 6 stronach, ale tutaj jeszcze mamy strony. Patrzę, czy są monety z kontrmarkami. Nie, takich nie ma. Są tylko monety autonomiczne emisje oblężenia Gdańska, czyli nie ma pokazanych kontramark na innych monetach, które były również w użyciu. I przechodzimy do Władysława IV. Dlaczego do Władysława IV? Proszę Państwa, gdyż Zygmunt III Waza to jest najdłuższe panowanie ogólnie w polskiej historii i najbardziej bogate numizmatycznie. Tam mamy do czynienia z emisjami aż z trzech dużych reform menniczych, a król zasiada na tronie od 1587 do 1632 roku, czyli no tak w zaokrągleniu licząc około 45 lat. Do tej pory w zasadzie jeszcze nikomu nie udało się w przejrzysty, spójny sposób dobrze skatalogować mennictwa Zygmunta III Wazy. Są doskonałe katalogi na przykład na jeden nominał, tak jak tutaj Trojaki. Są bardzo zagmatwane katalogi, takie jak Kurpieskiego na przykład na Zygmunta III, ale dobrego katalogu na Zygmunta III nie ma i
Nie dziwię się temu, gdyż to jest naprawdę olbrzymie wyzwanie. Ono tu czeka cały czas na swoje uzupełnienie. Także po Batorym w katalogu Parchimowicza przechodzimy do monet Władysława IV Wazy. I to jest panowanie, które pod względem numizmatycznym jest jednym z trudniejszych do zbierania, gdyż tu mamy do czynienia tylko i wyłącznie z grubą monetą. Pół talary, talary, dukaty, wielodukaty, donatywy. Natomiast w efekcie jest panowaniem łatwym do skatalogowania. I tutaj mamy różne typy talarów, następnie dukatów koronnych, czy tutaj emisji ewentualnie medalowych. Piękne panowanie, wizerunki tych monet pobudzają emocje i to nawet u zaawansowanych kolekcjonerów, gdyż tych monet, proszę Państwa, nie widuje się na co dzień. Tutaj przy niektórych emisjach właśnie to, co lubię u parchimowiczowskich wydań uproszczonych, te tabelaryczne zestawienia, ale już przeszkadza mi ta forma wycen. Czyli generalnie odnotowywanie notowań aukcyjnych, bardzo czasami rozrzuconych cenowo, proszę Państwa, na przykład przy tym 1642 rok, no niewiele mówią nam notowania typu PDA 9 4000 zł i obok ANMN 12 za 45 tysięcy złotych. To mogą być monety zupełnie innej klasy, dzieli je też spory okres czasowy, także tutaj jest no raczej wprowadzające pewną konsternację tak naprawdę ten rodzaj wyceny, niż taka wycena chociażby jakaś szacunkowa, ale dająca proporcje i rozgraniczenia. Tutaj dość liczne zdjęcia prezentują nam monety Władysława IV, także można tutaj emocje rozbudzać kolekcjonerskie. Olbrzymiej rzadkości rzecz. Trzy krajcary z Mieńcy Opolskiej. Nigdy nie widziałem takiej monety. Imię Władysław IV zajmuje strony od 128 do 156 w takiej formie pokazane. Jan II Kazimierz. Jedno z ciekawszych numizmatycznie mennictw Polski. Jeden z ciekawszych okresów pod względem numizmatycznym w Polsce. Bardzo urozmaicony, wiele różnych typów. I tak sobie poradził z tym autor. Niektóre prezentując w zestawieniach rocznikowych, czyli mamy tutaj słynnego Tymfa, polską złotówkę pierwszą, wymienione daty emisji. Natomiast widzę tutaj również portretowe Tymfy. Nie widzę Tymfa, który był sprzedany u nas na aukcji piątej, zupełnie innego w typie. Także po raz kolejny zaznaczę to, o czym mówiłem na początku, przeszkadza mi brak aktualizacji tego katalogu, czyli jest to w zasadzie wznowienie tego, co było opracowane kilka lat temu, bez próby uspójnienia i nowych wycen, czy nowego spojrzenia na całokształt, ale z drugiej strony, no, dzięki temu mamy ekonomiczne wydanie. Szóstaki też w pewnym uproszczeniu przedstawione. Nie wiem, czemu jeszcze raz złotówka koronna jest wrzucona jako mennica krakowska, proszę Państwa. Generalnie jest to duży problem, rozgraniczenie emisji tymfów, które są zbyt goszczy, które z Krakowa. W tej chwili jest kilka opracowań tego tematu, dość specjalistycznych, także udaje się to już rozróżniać, ale to jest w zasadzie rozróżniane w zasadzie stylu i punkt. Tutaj autor po prostu powielił, że równolegle i tu były bite te monety, co w moim odczuciu jest też mocno dyskusyjne, gdyż równie dobrze można było to potraktować jako emisje koronne z informacją, że bite w mennicy w Krakowie, w Bydgoszczy i w takiej formie tabelarycznej wtedy zestawić jako jedno, niż dwa razy powielać tak naprawdę dokładnie to samo. Tu jeszcze raz mamy tymfy i tutaj również w obrębie tych tymfów wyszczególnionych jako Kraków nie ma tego tymfa, którego my sprzedaliśmy, natomiast jest bardzo ciekawy tymf tutaj na dole. Pokażę go Państwu kiedyś w realu, w rzeczywistości, przy czym kiedyś będzie wtedy, gdy pojadę do Krakowa i wycofam depozyt złożony w Muzeum Czapskich na wystawę fałszywych monet, gdyż mamy właśnie taką złotówkę koronną, która jest fałszerstwem XIX-wiecznym polegającym na tym, że jest to awers orta sklejony z rewersem tymfa. Czyli właśnie o, tutaj mamy tymf, proszę bardzo, tak samo wyglądający, 30 groszy polskich i tak dalej, i ort. Bardzo dobre fałszerstwo. Nie poznało się na tym wielu autorów. Kopicki również wyszczególnia to jako monetę rzadką, pożądaną w kolekcjach, natomiast ewidentnie XIX wiek i taka fantazyjna produkcja, wyrób. To materiał na następny odcinek. Piękne talary krakowskie Jana Kazimierza. Monety, proszę Państwa, efektowne, bardzo rzadkie. Miło pooglądać je na takiej dobrej jakości
zdjęcia, tutaj znakomita pozycja. Dalej mennictwo dukatowe. Widzą Państwo po ilości tych przerzucanych stron, jak bogate jest mennictwo Jana Kazimierza, jak wiele różnych portretów królewskich, jak wiele różnych stylów, typów. Tutaj złotówka koronna, czyli ponownie tęw, ale słusznie wydzielona jako odrębna, gdyż to jest złotówka lwowska. Szkoda, że zilustrowana tak słabej jakości zdjęciem, gdyż nie widać podstawowej cechy charakterystycznej umożliwiającej jej rozróżnienie, czyli dużej litery R w monogramie królewskim. Trzeba wiedzieć, czego szukać, żeby to zauważyć. Porównajmy na chwilę ze złotówką, proszę bardzo, malutkie R. I, C, R. Johannes Casimirus Rex. Tu mamy I, bardzo słabo czytelne, C, R. Ten sam monogram z dużą R-ką, to jest emisja lwowska, przy czym rzeczywiście te monety są dużo rzadsze niż te bydgosko-krakowskie i trudno o ładnie wybity egzemplarz, więc no, autor zilustrował takim egzemplarzem dość słabo widoczna cecha charakterystyczna. Przechodzimy do monet miejskich. Orty, duże nominały, ujazdów to już poratynki, wschowa, znakomite pozycje z wschowy, niedostępne na rynku kolekcjonerskim, dukaty. To jest świetny przekrój mennictwa, proszę Państwa, już za Jana Kazimierza mamy monety, które są dostępne dosłownie po złotówce czy po 5 zł i unikaty, których w ogóle nie widać nigdzie i w nielicznych muzeach są reprezentowane w pojedynczych sztukach. Także nawet pod tym kątem to przeglądanie daje dużą wiedzę i satysfakcję. I przechodzimy do monet gdańskich. Tutaj orty, teraz autor opracował dokładny katalog na tenże nominał. Talary, dwutalar, jedyny polski taki szeroki, efektowny dwutalar, taki stricte polski, czyli nie emisja na przykład Sasko-Polska, później Augusta, tylko właśnie Gdańsk. Piękna moneta, bardzo efektowna i tutaj dukaty. I tą stronę już widziałem wcześniej i też troszkę mnie tutaj razi pewna forma uproszczenia, gdyż zaakceptowałbym zupełnie, jeśli by autor napisał dukat gdański, wymienił wszystkie daty emisji, ewentualnie zaznaczył tutaj, tak jak widać, zmiany liter mincerskich, ale dzięki temu mielibyśmy pogląd na całokształt emisji. Natomiast tu jest z jakichś przyczyn rozdzielone na trzy. Domyślam się, że tą podstawową przyczyną jest inność portretu królewskiego, ale jeżeli mielibyśmy iść w tym kierunku, to tu nie powinny być trzy typy, ale tych typów powinno być pewnie z 10. Więc w zasadzie no, trudno jak gdyby rozdzielić, przyjąć jakiś punkt odcięcia, czyli dając uproszczenie, wydaje mi się, że trzeba to uproszczenie poprowadzić do końca, czyli dać po prostu przykładowe dukata, ewentualnie, nie wiem, kilka różnych wizerunków dukata u góry, a pod spodem tabelkę wymieniającą roczniki, niż dać takie rozbicie, w którym tak naprawdę ciężko się zorientować, na czym polega różnica, ale bynajmniej wszystkie roczniki są wymienione i pogląd nadal zachowany na całokształt. I tutaj no, monety budzące olbrzymie emocje, czyli elbląskie, bardzo rzadkie. Malutko zbliżamy się do końca mennictwa Jana Kazimierza. Obszerny okres i wiele stron od 157 do 232, ale proszę Państwa, to nadal w sumie tylko tyle na jednego króla. Żaden inny katalog nie daje nam takiego komfortu. Michał Kurybut-Wiśniowiecki, bardzo krótkie panowanie, bardzo ubogie mennicze, także tutaj raptem kilka pozycji. Sobieski, tutaj również król, który monetarnie zbyt wielu emisji nie miał, także też powinno być skompresowane na górach kilkunastu pewnie stronach. Dokładnie mamy to stronę Sobieskiego od 239 do 252, 12 stron. August II Mocny, kolejne bardzo ubogie mennictwo pod względem polskich emisji. Także tutaj też będzie kilka raptem stron, czy kilkanaście. August III i tutaj już te tabeleryczne zestawienia wymieniające poszczególne roczniki i literki, które z nich są wymienione. Przy czym pytanie, na ile one są zweryfikowane, bo tutaj już bardziej do pana Jerzego Chałupskiego, który prowadzi znakomitego bloga Zbierajmy Monety, który się specjalizuje w mennictwie Augusta III Sasa. Notabene wydał książkę specjalistyczną, na to tą książkę można kupić na zasadzie print on demand, zamówić i tam jest wtedy rozpisane, które literki są tylko mitem, które istnieją, ale generalnie tu mamy jakby zestawienie pełne. Kolejne emisje pokazane na zdjęciach, wyszczególnione tabelarycznie i dalej. Przejrzyście te emisje, które są właśnie dla Polski
bez monet saskich, plus monety tutaj menic miejskich. Reklama katalogu ortów poprzedzający nominał ortowy gdański, elbląskie. I tutaj, proszę Państwa, właśnie to jest to, co jeszcze raz powiem, lubię w tego typu uproszczonym katalogu, czyli jest szóstak elbląski. Wymienione są daty, wymienione są informacje, odbitka w złocie, klipa. Czyli w ramach jednej pozycji, niekoniecznie musimy ilustrować każdą pozycję osobną pozycją w katalogu, mamy skompresowaną jakby całość dostępnych typów. Wiadomo, że to nie jest klipa na zdjęciu, to jest tylko napisane, że klipa, czyli kwadrat. Wystarcza. I tak pozycja, która praktycznie nie występuje na rynku, CA w zupełności to potwierdza, a mamy pogląd, jakie daty, jakie były warianty, czyli że standard, że było czyste srebro, tutaj akurat gwiazdka się do tego odnosi, czy właśnie w klipie. Bardzo przejrzyste, bez mnożenia zbyt dużej ilości informacji, takich rzucających się na początek. I proszę Państwa, podsumujmy krótko tą część pierwszą. O ile do momentu Sobieskiego mogłem mieć jakieś zastrzeżenia tego katalogu co do bądź zbytniej szczegółowości niepotrzebnej dla prostego katalogu, bądź zbytnich uproszczeń czy takiej niespójności przedstawienia odmian, to już panowanie SAS-ów, szczególnie trzeciego, jest przedstawiane spójnie. Natomiast Poniatowski, w moim odczuciu, z obecnie dostępnych katalogów jest przedstawiony przez Parchnowicza najlepiej. Tutaj jest to już naprawdę w bardzo prostej, przejrzystej formie. Jednocześnie jest to okres, który jest takim okresem pierwszego punktu zaczepienia dla wielu kolekcjonerów przechodzących z menictwa XX-wiecznego czy XIX-wiecznego. Nominał zilustrowany przykładem, tabelka, informacje o nakładach, wyceny. Tak po kolei każdy z nominałów opracowany. Jeśli zbierać Poniatowskiego, ten katalog wystarcza na początek w zupełności. Owszem, później można mnożyć odmiany, można z jednego nominału i z jednego rocznika zrobić kilkanaście czy kilkadziesiąt monet w zbiorze, ale na początek życzę powodzenia w zebraniu tego, co jest chociażby w tym katalogu. To już jest wystarczający poziom szczegółowości. Na początku można nawet zacząć od tego, żeby zebrać z każdego zilustrowanego typu po jednym, czyli jednego szelonga, jednego półgrosza, jednego grosza i tak dalej. I stopniowo sobie dalej ten zbiór rozszerzać, jednego trojaka. Trojaka historycznego będzie bardzo trudno, ale już z miedzi krajowej będzie łatwiej. Grosza srebrnego, pół złotka, czyli dwugroszówkę, szóstaka, 10 groszy i tak dalej. Pięknie, przejrzyście, pokazane po kolei wszystkie. Tutaj bardzo też to wyraźnie widać, na przykład jak się zmienia portret królewski, czyli mamy złotówkę z takim portretem w takich datach. Następnie mamy przeskok na taki portret, datę, w której to występuje. Kolejny portret, kolejny. Dwuzłotówka, tak samo zrobiona. Pół talary. Talar, słynny zbrojarz, bardzo charakterystyczny, lubiany, jedna z piękniejszych polskich monet. Zwykłe talary, kolejny typ talara, kolejny typ talara. Targowica, ostatnie talary sześciozłotowe. Dukaty, czyli stojąca postać królewska, pokazane w jakich datach ten typ. Następnie z takim wizerunkiem króla, z takim, kolejnym, kolejnym. Półtora dukata, trzy dukaty. Proszę Państwa, tutaj autor świetnie zachował prostotę katalogu dla początkujących. Szkoda, że nie zrobił tego w tej formie, przynajmniej moim zdaniem, dla Batorego, ale ten katalog na Poniatowskiego to jest katalog, który już był w takiej formie opracowany blisko 20 lat temu. Następnie opracował katalog autor ten bardzo szczegółowy, czyli jak komuś nie wystarcza ta pozycja, to tu ma Poniatowskiego, tak jak i Batorego, bardzo szczegółowo. Ale na szczęście w tej podstawowej wersji zachował tę wersję uproszczoną, gdzie Batory był już zrobiony na podstawie wersji rozszerzonej i moim zdaniem jest zbyt szczegółowy na początek, natomiast ta mała szczegółowość Poniatowskiego na początek jest znakomita, gdyż to piękne, bardzo bogate menniczo panowanie jest przedstawione na stronach od 291 do... To tu będziemy jeszcze monety próbne mieli, jeszcze będą monety pewnie miejskie, dokładnie, także jest na stronach przedstawione do 327 na 40 niespełna stronach, 30 paru, mamy opracowane znakomicie menictwo Stanisława Augusta Poniatowskiego. I proszę Państwa, tak jak dla Poniatowskiego uważam, że jest to znakomity katalog na początek i nawet na długo ciągnący się początek, tak samo według mnie na okres XIX wieku, czy tutaj jak się zaczyna najpierw monety zaboru austriackiego, jedno z najlepszych opracowań, które naprawdę na długo wystarczy kolekcjonerom. Owszem, można sobie później rozszerzać
uszczegóławiać zbiór i tak dalej, bawić się w drobniejsze odmiany, ale te wszystkie podstawowe odmiany znakomicie ujmuje katalog Parchimowicza właśnie w takiej prostej formie, przejrzystej. Grosz, Księstwo Warszawskie, proszę bardzo. Wymienione wszystkie daty, wymienione ewentualne odmiany, czyli jak na przykład tutaj rocznik 1811, litery i S i B. Wyceny dające proporcje pomiędzy poszczególnymi pozycjami. Pełny pogląd na monnictwo Księstwa Warszawskiego zawarty na trzech stronach. Czegoż więcej chcieć? Przechodzimy do następnego okresu. Oblężenie Zamościa. Tutaj troszeczkę dokładniej, ale tu już było co ilustrować, jeśli chodzi o odmiany. Dwie strony i mamy całość. Królestwo Polskie, ta sama sytuacja. Grosze, wyszczególnione roczniki, nakłady, które informują nas potencjalnie o rzadkości danej monety, proporcje w wycenach. Bardzo przejrzyście, aż chce się zbierać, proszę Państwa, według takiego katalogu. Prosto, jasno, czytelnie. Wszystkie nominały po kolei. Następnie przechodzimy już do fajnych monet srebrnych, złotówki. Tutaj jest troszeczkę może lekka niespójność, gdyż autor pojechał po wszystkich złotówkach, czyli złotówki portretowe, złotówki dwunominałowe w ten sposób, następnie takie dwunominałówki, jakby rosnące, wynikające z przeliczenia rosyjskiego nominału. W zasadzie można było to podzielić na okresy, czyli najpierw zamknąć tym pierwszym okresem tych złotówek portretowych, później właśnie ta pierwsza czy druga reforma w królestwie, później ta trzecia reforma, ale no mimo wszystko do tego układu też się można przyzwyczaić. Tu widzą Państwo, że znów wracamy do portretowych dwójek, czyli ta dwójka aż się prosi, żeby być przy tej złotówce, ale niemniej układ, do którego można się przyzwyczaić, który można zaakceptować. Znakomicie tabelarycznie przedstawione całość tego mennictwa. Powstanie listopadowe. Tutaj już z dokładnymi odmianami nawet zaznaczonymi, czyli na przykład tutaj Z złote przez EU, tutaj złote. Rzeczpospolita Krakowska. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę z tego, że być może wiele osób oglądających teraz ten filmik po raz pierwszy nagle zdaje sobie sprawę, jakie były monety w tamtym okresie. Na przykład być może nie każdy, znaczy być może, jestem pewny, że mało osób nawet z Krakowa będących, nie interesujących się wcześniej numizmatyką, nie miało pojęcia o tym, że były monety Rzeczpospolitej Krakowskiej w 1835 roku wyemitowane. Także katalog katalogiem, ale sam film też tutaj ma spory dydaktyczny wkład. I proszę Państwa, mennica warszawska, ale już w okresie bicia monet typowo nominałów rosyjskich, czyli już przy zaniku monet polskich, czyli ostatni okres działalności mennicy warszawskiej, nominały rosyjskie, litery BM, czyli BM czytane po naszemu, natomiast z rosyjska jest to WM, czyli Warszawa oznaczenie. Też w takiej znakomitej, prostej, przejrzystej formie pokazane, co było, jakie są proporcje w wycenach. Nic dodać, nic ująć. Proszę Państwa, pół godziny prezentacji katalogu najnowszego wydania za 90 zł dostępnego i to, co powiedziałem na początku. Jeżeli chcą Państwo zacząć swoją przygodę z numizmatyką starej Polski, polecam ten katalog, choć przez te pół godziny tutaj widzieli Państwo szereg moich uwag krytycznych do tegoż katalogu. Ale to nie zmienia faktu, że w tej chwili nie ma nic lepszego, co w takiej skondensowanej formie dawałoby na początek kolekcjonerowi ogląd na mennictwo starej Polski. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasze filmy, na nasze aukcje, na to, co publikujemy na bieżąco, gdyż nawet jeżeli nie zbierają Państwo, nawet jeżeli nie planują Państwo kupić katalogu i zacząć zbierać, to my tutaj na bieżąco będziemy wiele z tych tematów omawiali, czyli na przykład jeżeli trafi do nas coś ciekawego z mennictwa Zygmunta II Augusta, to na pewno będzie to doskonała inspiracja do tego, żeby zaprezentować jakiś wycinek tego mennictwa właśnie Państwu na filmie, czyli takim wideo katalogu. Tak samo możemy powiedzieć o mennictwie Jana Kazimierza, którym się tutaj otworzył, czy XIX-wiecznym. I może jeszcze uprzedzając jedno pytanie, dlaczego tą książkę oglądam w rękawiczkach? Proszę Państwa, czysto praktyczna rzecz. Nie chodzi o to, żeby tej książki nie zniszczyć, nie chodzi o to, żeby się nie ubrudzić. Chodzi po prostu o to, żeby nie musieć czytać dziesiątek komentarzy odnoszących się na przykład nie do merytoryki filmu, ale do manikir i wyglądu jego. Także rękawiczki to jest po prostu nasze takie pójście na łatwiznę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia wkrótce.
Państwa, rękawiczki można już zdjąć. Były po to, żeby skupili się Państwo na oglądaniu katalogu, a nie zwracaniu uwagi na manikir. Natomiast chciałem Państwa zaprosić jeszcze na przyszły tydzień na wywiad z Januszem Parchimowiczem, który zamieścimy u nas na YouTubie. Pan Janusz od 30 lat zajmuje się wydawaniem katalogów polskich. Wydał już ponad 100 takowych. Na wywiad jesteśmy umówieni już przed aukcją. Brakło czasu, żeby zrealizować go w zapowiadanym wcześniej terminie, ale zrealizujemy w przyszłym tygodniu. No chyba, że autor zmieni zdanie po tym, jak obejrzy niniejszy filmik i będzie niezadowolony z krytyki niektórych elementów, ale jak go znam, to absolutnie nie sądzę, żeby to miało miejsce. Wręcz przeciwnie, sądzę, że powiedzmy tak, krytyka być może przyczyni się do tego, że następne wydanie będzie zbliżone do doskonałości, gdyż no, o to nam przede wszystkim chodzi, żeby się to wszystko rozwijało, a katalog naprawdę, proszę Państwa, jeśli to ma być Państwa pierwszy katalog i zastanawiacie się, od czego zacząć przygodę ze starszą numizmatyką, jeżeli już nie chcecie zbierać tylko monet dwudziestowiecznych, ale wziąć coś starszego i myślicie, co kupić na początek, to uważam, że to będzie najlepszy wybór. Szybko sięgniecie po inne katalogi zapewne, ale to da najlepszy ogląd na początek. Zapraszam serdecznie. W przyszłym tygodniu poznacie Państwo Janusza Parchimowicza. Zobaczycie, co ma wspólnego z Odynem i Wikingami. Do zobaczenia, do usłyszenia.